Grzegorzu, może pan by pisał, bo jest tuba tu? Tuba! O, bo idą znowu. Stop, to są moi asystenci społeczni. To są asystenci społeczni, to są asystenci posła na Sejmie. To są asystenci, to są asystenci społeczni posła na Sejmie. Szarpiecie asystentów społecznych posła na Sejm, którzy są tutaj, aby dopomóc w wykonywaniu mandatu posła. Nie wykrzywiaj, kurwa, tu ta się jebali. Na jeżdżę, kurwa. Puść to. Ludzie, ratujcie! Ratunku! Uwaga, to poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To są moi asystenci społeczni, którzy dopomagają mi na moją prośbę w wykonywaniu mandatu. Proszę, aby nawiązał ze mną kontakt dowódca tego działu policji. A także dziennikarzy, przedstawicieli mediów i kobiety w ciąży. Uwaga, tu poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Braun. To są moi asystenci społeczni. Proszę dowódcę o nawiązanie kontaktu ze mną. Uwaga, tu poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Braun. Jestem w towarzystwie moich asystentów społecznych. Bardzo proszę dowódcę o nawiązanie kontaktu ze mną. Proszę dowódcę o nawiązanie kontaktu ze mną. Proszę dowódcę o nawiązanie kontaktu ze mną. Jestem w towarzystwie moich asystentów społecznych, którzy dopomagają mi w wykonywaniu mandatu posła. Nie zgłasza się żaden dowódca? Nie zgłasza się żaden przełożony? Szanowni panowie i panie funkcjonariusze, poszukuję kontaktu z waszym przełożonym. Poszukuję kontaktu z waszym dowódcą. Ale tu nie ma, oni to satanicznie tutaj ci policjanci się zebrali, bez dowódcy. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem ludzi, z których co najmniej niektórzy, chociaż przybrali mundury policji, występują tutaj anonimowo. Pan na przykład, chociaż w mundurze, jest tajniakiem. Nie widzimy jego nazwiska, tak jak u innych porządnych kolegów. Więc może nie wszyscy funkcjonariusze to funkcjonariusze. Może ktoś pożyczył mundur w magazynie kostiumów firmowych. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia, bo nie zgłasza się żaden dowódca tej akcji. Halo! Zostawcie ją! To są moi asystenci społeczni. To są asystenci społeczni posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o kontakt dowódcę tej akcji. Proszę o kontakt dowódcę tej akcji. Proszę o kontakt dowódcę tej akcji. Kurwa, policjanci. Teatru mają... Proszę o kontakt dowodzącego tą akcją. Moje możliwości poruszania się są ograniczone. Proszę o kontakt dowodzącego tą akcją. Proszę o kontakt przełożonego tych funkcjonariuszy, którzy mnie tutaj również napastują. Może cię ktoś pozna, twoja matka. Sami nawołujecie!
Zatrzymujecie nas nielegalnie! Mówi poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem w towarzystwie moich asystentów społecznych, którzy dopomagają mi w wykonywaniu mandatu posła. Bardzo proszę dowodzącego tą akcją o nawiązanie kontaktu ze mną. Bardzo proszę przełożonego tych funkcjonariuszy, którzy wywierają tutaj presję na zebranych, także i na mnie. Bardzo proszę, żeby zgłosił się dowodzący tą akcją. Moje możliwości poruszania się są ograniczone. Panie pośle, na Nowogrodzkiej jest dowodzący. Dokładnie. Czelna uwaga, panie kolego. Czelna uwaga. Bardzo proszę dowodzącego tą akcją, żeby się ujawnił. Proszę nie atakować policjantów. Trzeba się rozproszenie miejsc działań policji. Osoby postronne nie są... Wzywam policję do zachowania spokoju. Nikt nie atakuje policji. Wzywam policję do zachowania spokoju i zimne drzwi. Do nieutrudniania działań podejmowanych przez policjantów. Proszę o kontakt z dowódcą tej akcji. Czyli panie pośle, pan nie chce, proszę, pan wyjść. Proszę sprowadzić tutaj dowodzącego tą akcją. Proszę, proszę. To ja opuszczam to miejsce w towarzystwie moich asystentów. Ostatni wydział. Moje asystenty. Proszę za mną, moi asystenci, proszę za mną. Asystenci, idziemy! Moi asystenci, proszę za mną. Wychodzimy. Nie dajecie nam wyjść! Nie. Wzywam policję do zachowania spokoju. Wzywam policję do nienaruszania nietykalności cielesnej posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego asystentów społecznych. Wzywam policję do zachowania spokoju. Proszę o kontakt z dowodzącym tą akcją. Chciałbym opuścić to miejsce wraz z moimi asystentami. Brawo, brawo. Chciałbym opuścić to miejsce wraz z moimi asystentami społecznymi. Proszę o kontakt z dowodzącym tą akcją. Proszę, żeby ujawnił się dowódca, przełożony tych funkcjonariuszy, którzy niestety balansują tutaj na granicy bezprawia. Wzywam policję do zaniechania aktów przemocy. Wzywam policję do zaniechania aktów przemocy. Policja rzuciła się w tej chwili na moich asystentów społecznych. Policja dokonuje aktu gwałtownej przemocy. Policja narusza nietykalność cielesną obywateli, w tym posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy do czynienia z ewidentnym... Używacie siły w stosunku do nas! Kurwa, ramię wyjdzie! Używacie w stosunku do nas siły! Panowie, co wy robicie? Co wy robicie, panowie policjanci? Panowie policjanci, co wy wyrabiacie? Przecież dłużej klasztora niż mi przeora. Ta władza dzisiaj, jutro inna. Nie dajcie ze siebie zrobić pośmiewiska. Nie dajcie zrobić pośmiewiska z tego munduru. Z tych znaków zaszczytnych, honorowych, które nosicie. Nie dajcie używać swojej zaszczytnej służby do niskich politycznych celów. Nie bierzcie udziału w zniewalaniu narodu.